dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Talented już po raz trzeci. I powiem wam słowem wstępu taką oto informację, że jak pierwszy odcinek przyjął się wspaniale, drugi ma dużo mniej niestety wyświetleń, ale nadal zauważyłem, że pojawiają się nowi ludzie, że ktoś prosił o więcej, więc oto i jestem, oto i daję więcej. I tak, w dzisiejszym epizodzie muzyka będzie jeszcze dzisiaj niż ostatnio, gdyż chcę walczyć z copyrightami w taki głupi sposób. Jeśli nie uda, to będę musiał naprawdę przejrzeć tą bibliotekę audio YouTube'a i znaleźć coś, co zastąpi. Ale tak, mniejsza z tym. Dziś wkraczamy z powrotem do gry. I jako, że nie odblokowaliśmy nowej klasy, powrócimy dzisiaj do łucznika. I jeśli chodzi o łucznika, muszę przyznać, że trochę nim sobie pograłem. Przez co, no, odblokowałem nową, jakby, gałąź na tym drzewie tutaj. Portalens. Inaczej mówiąc, możemy wybrać sobie, czy chcemy mieć trochę większy zasięg na start, czy 4% na krytyka. Więc tak, bierzemy krytyka. Bierzemy tym razem pułapkę zamiast przyspieszenia ataków. Robimy trudność drugą, która poza tym, że ma, no, to samo, co było na pierwszej, to jeszcze więcej elit będzie nam dawać. I tak, wybieramy tutaj sobie jakby odblokowanych perków, który nam się trafi jako dodatek do naszego drzewka rozwoju. Na razie mamy wybrane Orbit Bybeats. To są takie po prostu dziwne strzały, które będą działać trochę jak orby. Możemy przelosować, mamy lepsze rzeczy związane z krytykami i na tym też pójdziemy. Tak. Samemu u siebie, w swoim wolnym czasie, próbowałem wielu rzeczy, więc mogę wam powiedzieć, że łucznikiem już udało mi się przejść wszystko bez używania mocy w ogóle, aż do fali 20 oraz do fali 10 bez rozdawania punktów umiejętności, więc jej, brawo ja! Po prostu mi się udało. Więc no, fajnie. Nie będę się jednak na tym aż tak skupiał, przynajmniej nie teraz. Bo tym razem robimy normalne podejście. I z używaniem umiejętności ze wszystkim innym. I zobaczymy, jak ta pułapka w ogóle działa. Okej, czy stawiam pułapkę, jak do niej dojdą, to od razu, no, eksploduje. Jestem zobrażenia, ale co ciekawe, dystans jest różny. I okej, crawlies, czyli będziemy mieć teraz pajączki. No dobra. I co tym razem chciałbym osiągnąć, jeśli chodzi o builda? O, widzę, że odblokowaliśmy już dostęp do podglądu tutaj. Pójdziemy w tamtym kierunku, bo to będzie fajne. Więc tak, trochę attack speeda, trochę krytyków. Damage. Bo nie wiem, czy ten damage będzie szedł dalej, czy nie. No cóż, się posprawdza i pułapki zostają między nocami. O, proszę. Nie możemy zaspamić pułapkami wszystko, jak fajnie. Ciekawe, no bo jeszcze jakoś zdecydowane, w którym miejscu się ta pułapka kładzie. I na przykład widzicie, no, no powiedzieć, że na drugim kafelku. Tam wcześniej na pierwszym kafelku się kładły. A jeszcze wcześniej chyba na trzecim udało mi się położyć. Więc to jest takie zastanawiające. Oczywiście, nie żeby miało to jakieś wielkie znaczenie, bo tak czy inaczej fajnie, że możemy im je sobie tutaj naszykować i w ten sposób oszukać system. Ale nadal chciałbym znać logikę za tym, jak to się rozstawia, bo no nie ukrywając, będzie to istotne. Okej, większa szansa na elity i zobaczmy, czy jest tu jest pójście dalej, więc idziemy tak, tak. Udałoby się też zwiększenie trochę expów, to, że zrobimy. Ciekawe, ale to nie jest aż takie dobre. Tak czy inaczej, pójdziemy właśnie tu, w kierunku Vortex Generatora. Jak go będziemy mieć, to potem pomyślimy jeszcze o trochę innych rzeczach. I tak, nasz cel to chyba będzie tym razem dosłownie zdobyć jak największą generację tych energii, jeśli da się tak to nazwać. I po prostu rozstawianie pułapek wszędzie, gdzie się da i jak się da. Bo widzę, że jest to fajna strategia, która, no, definitywnie pozwala być trochę bardziej nieuważnym. To wiem, może nawet dzięki temu uda się zaliczyć achievementa, który też jest bardzo rzadki, co ciekawe. Nie jest tak rzadki jak wygranie bez używania umiejętności, czy właśnie przetrwanie 10 fali bez chociaż jednego level upa.
Która to jest ciekawostka, jest to najrzadszy achievement. Ale tak, może uda się zaliczyć właśnie wyzwanie, żeby ani razu nie dostać obrażeń przez cały przebieg. Kto wie, może się uda? I okej, 10% szybsze spełnienie się wrogów, idziemy tu. Mamy 3, to akurat idealnie tak, tak. I tu, co tu mamy? O, to jest fajne, weźmiemy. Ale tak, w następnej nocy już mamy ten Vortex Generator, czy co to tam jest, przygotowane. Więc będziemy mieć bardzo krótkie czasy odnowienia, najwięcej ładunków. A co to będzie, no, będziemy mogli jeszcze więcej pułapek tu porozstawiać. Ale wolałbym, żeby one jednak były tutaj stakowane i żeby ich nie zużywać. Niemniej, jeśli nawet trzeba będzie zużyć, to nie jest to tragedia. W końcu po to one tutaj są, żeby nam asystować, żeby nas chronić, a nie po to, żeby sobie były i były. Ja. Więc dobra. Dobra, po prostu zobaczmy, dokąd to będzie prowadzić i jak sobie z tym poradzimy. Nie, slime, nie! Okej. Okay. Straciliśmy jedną pułapkę. Znowu, niestety. Ale jest dobrze. Na tyle dobrze, że chyba... No chyba... Nie mogę powiedzieć, żeby coś było nie tak. 5 sekund dłuższa noc, okej. Okay. Bierzemy Vortex Generatora. Teraz zobaczmy, czy jest tutaj gdzieś coś ciekawego. Impact. Fajne. To nie jest aż takie super. I coś jeszcze innego, takiego wyjątkowo interesting. O, nope. Okej, okay, co za tym idzie, możemy teraz trochę poinwestować w takie mniejsze rzeczy. Okej, okay, te attack speedy i expy. Tak już jednak nie będę brał. I dobra, naszym następnym celem będzie w sumie chyba ten Steampack, jak tak myślę. Mhm. Bo definitywnie zdobywanie dodatkowych, tych, jak to się nazywa, attack damage'y. No, będzie świetna. Okej, 4 ładunki. Więc możemy rozstawić pułapkę jedną na każdej linii dodatkową. I coś mi mówi, że jesteśmy bezpieczni. Tak w pełni bezpieczni. Boże, że no na pewno będę je tracił, ale... Ja już naprawdę nie będę tym przyjmował, żeby je zachowywać. Niech wrogowie nie wchodzą, jeśli muszą. Tak, już mamy, powiedzmy, GG Easy, jak to się mówiło kiedyś. Ze starych czasów, kiedy jeszcze byłem dzieciuchem YouTube'ów. Jeśli da się tak to określić. No co ja. Pamiętam, że swego czasu dużo takich słów słyszałem. Ale no. Perspektywy czasu mogę stwierdzić, że jeśli są mówione tak, to po prostu w grach jedna osoba są jeszcze fajne, ale jeśli ktoś by ci tak napisał, powiedział po jakimś meczu w wieloosobowej, to niektórzy mogą to odebrać za obraźliwie, niestety. Ja osobiście z tym akurat problemu nie mam, ale znam wielu, którzy mają. Dobra. Nowy wrogowie, Lorches to chyba były dynie. O, coin damage, świetnie. Nawet uda się steampacka? Nie, nie uda się, szkoda. Weźmy XP-nie. I mamy tutaj coś ciekawego. Nie, to jest ciekawe. Spodziewałem się jakichś lepszych mocy, a nie znowu Charm to Weapon. Jak mówię, nie to, żeby było złe, ale... Po prostu Charm to Weapon... Nie jest aż takie dobre, bo my te pułapki spamimy na początku i tyle. Więc ten bonus do krytyków, które to oferuje, to... No, przepadnie. Przepadnie po prostu pod natłokiem tych. Pod natłokiem nie pojawiania się wrogów przez pierwsze sekundy, kiedy to rozstawiam pułapki. Ale dobra, przy okazji, jeśli chodzi o atak dymysz, widzę, że mam wystarczająco, żeby pozbywać się oczków jednym strzałem, więc jest świetnie. Podaż nie mam jeszcze dym na jeden strzał, to byłby już totalny sukces. Ale spokojnie, krytykami może będziemy w stanie eliminować dynię jednym strzałem już niedługo. Dlatego też będę musiał spróbować osiągnąć damage 50 na atakach i zdobyć 100% crit rate'a. Nie wiem, czy da się to zrobić łucznikiem, czy jakimś innym kimś. Tak czy inaczej będzie trzeba. I tak... Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, bo na razie... Moim zdaniem jest wszystko w jak największym porządku, spokojnie jest. Robimy sobie świetnie i... To bym chciał w sumie zdobyć. Będę mógł spróbować. Ale nie jest też taki priorytet. I tak, Charmed Weapon, chociaż nie chciałem. Większe krytyki, większy zasięg i
nie odsłonił to znowu niczego ciekawego, więc pójdziemy sobie w tę stronę. Z trochę expów. I powinno być dobrze. Okej. Okay. Otwierać bramy. Używam pierwszego steampaka, bo w sumie co za różnica, kiedy go użyjemy. Jeśli tak, mój cel to nie dostać obrażeń w ogóle. I tak, plus 2 damage'a. Nie jesteśmy w stanie nadal eliminować niebieskich oczków jednym strzałem, co jest smutne. Dynie nadal wymagają dwóch. Ale hej, przynajmniej mamy większy damage'a, będzie dobrze. Steampunk kolejny, 11 damage'a. Piękne. Chociaż nadal nie wiem, czy to oferuje nam dynie na jednego strzała. Fajnie by było, gdyby tak było, ale... No nie przekonamy się teraz za szybko. Dlatego, że widzę jedynie czerwoną dynię. Czerwoni wrogowie, jeśli się nie mylę, mają mniej więcej podwójne apeki. Dobra, slime wybuchnął tam bombę. To jest trochę takie, no... No, bo nadal wolę mnie oszczędzać. Ale dobra, i uwaga, zwykła dynia, czy zginie na jeden strzał? Nie. Czyli mają ponad 10 HP. Warto to wiedzieć, tak, wrogowie są szybsi. I dobra, damage, poczomnie, kryty, expy. Tak, czy chcę knockbacka i nie? Pójdziemy tak. I co my tu mamy? Energy Collector. I to ja rozumiem. To ja rozumiem, to się nam przyda. Więc dawaj to. Niech się dzieje, co się ma dziać. O! Achievement mam bardzo fajny za to, że kontroluję 15 pułapek naraz jako łucznik. I co jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim, to mogę wam powiedzieć szczerze, nawet nie miałem pojęcia, że taki achievement istnieje. A tak. Jak to jest ze mną? Staram się dowiadywać o achievementach. Przynajmniej takich trudniejszych, do których trzeba bardziej się starać czy coś. Czasami. Ale staram się nie przeglądać całych list samemu czy coś, bo często jest tak, że achievement na listach spoilują pewne rzeczy. Więc no. Wiem, że przynajmniej tak. Wiem, że przynajmniej po prostu zrobiłem tego achievementa teraz. I no, przynajmniej dobrze zrobiłem, nie sprawdzając tego, bo inaczej bym po prostu... Teraz mówił, dobra, stawiajmy wszystkie na jedną linię, to mnie będziemy najbardziej bronić, czy coś. Ja tak po prostu rozrzucałem i chciałem, żeby zostały, ale nie miałem aż takiego przysłowiowego bóla dupy o to, że no, ktoś się ruszył i... O! Dodatkowy strzał w tym samym momencie, kiedy wystrzeliłem podstawowy strzał. Jasne, biorę. Najważniejsze jest to, że to jest, no i mnóstwo krytyków, jak mówię. Wiem, że zaczynamy ze 100% crit chance, więc będę próbował to zgarnąć. Właśnie tu nie powinien dokładać. Powinien dołożyć tu i jeszcze ewentualnie na dół. Ale no, trudno się mówi, już dołożyłem, co dołożyłem. Okej, pomarańczowa dynia. Cel pomarańczowy wróg, nie jestem pewien. Wiem tylko, że z niebieskich bodajże wychodzą właśnie takie mini... Potem... Chciałbym powiedzieć, że są jakieś nietoperze czy muchy, ale... Podejrzewam, że to są jakieś osy. Głównie przez jednego wroga, którego spotkałem podczas moich rozgrywek sobie tych samotnych. Nie były one jakieś może długie i częste, ale tak, pojawili się nowi ponęci, których nie mieliście jeszcze okazji chyba poznać. I zapomniałem trochę o steampaku. Prawie. Powinienem używać od razu, tylko mam okazję. Tak byłoby najlepiej. Dla wszystkich. To w sumie bardziej dla mnie, bo... A ja chcę nie dostać obrażeń i tylko robić tutaj rzeź. Dla wrogów byłoby lepiej, jakbym w ogóle ich nie używał. No ale dobra, tak. Bierzemy to, to i... Dobra. Lecimy tak. Lecimy. Musimy to zgarnąć. Że kryt często jeszcze fajne rzeczy i kolejna pułapka jakaś. No wiem, może też po to pójdziemy. I otwierać bramy. Steampack, bomba. I niech będzie tutaj bomba, bo czemu nie. I tak, na jednym steampacku 12 damage. Nieźle bym powiedział. Teraz będziemy mieć jeszcze więcej. Podwójna strzała się trafiła. Fajnie. Okej.
Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Dynię chyba już jednym strzałem, więc... Oznacza to, że mam około 12 hapeków. Warto wiedzieć. Nie. A, zresztą. Chcecie, to wpadajcie w te pułapki. No i tam już naprawdę jedno, mam ich tyle, że no. Nawet jak w nie wpadniecie, to i tak będę bezpieczny. I tak. Jest coś więcej do dodania od tej naszej sytuacji obecnej? No chyba nie. Za to jest do dodania o innej rzeczy, o której ciągle marudzę i tutaj na Brotato. No kurczę, nie wiem czemu ludzie robią gry, w których soundtrack ma po prostu copyrighty. Takie, że no... No, nie możesz użyć soundtracku z gry w gameplayu, bo inaczej dostaniesz copyrighty. To nie tędy. Gorsza trochę trasa, no niestety. Ale jak trzeba, to pójdziemy. Potrzebujemy jeszcze... 6. Dobra, po tej nocy się uda. Simpak, bomba, bomba, bomba i bomba. Okej. Okay. Fajnie by było, gdyby się udało skrócić czas odnowienia Steampaka. A z tego co widzę, to nie mam nawet na liście. O, fungusa mungusy, jak zwykle na nie mówić. Nie wiem, czy widzieliście je na odcinku, czy nie. No, ogólnie mówiąc, one idą do pewnego momentu, potem na jakiś czas się zatrzymują i przyspieszają wszystkich wrogów na danej linii. Więc tak, nie polecam. I odzyskaliśmy bombę dzięki naszej zdolności wspaniałej, czego jestem bardzo zadowolony. Głównie dlatego, że mogę spamić bombami szybciej niż steampakami. Więc tak, każda po prostu bomba, którą możemy położyć gratisowo, jest dla mnie lepsza niż steampak, którego mogę nie zdążyć nawet użyć. Nie, ja tak mam więcej życia, chyba że tak było się kolejne wzmocnienie dla wrogów, że mam więcej hapeków, którego nie zauważyłem, bo tak też może być. Ale tak czy inaczej. Wygrana kolejna. I nie zdążyłem użyć ostatniego i... Więcej szans na elity, szybsze poruszanie się, jasne. Jednak za mało zrobiliśmy. A szkoda, myślałem, że już będzie. Ale policzyłem zdecydowanie źle. Albo przeliczyłem się z tymi dostaniami expów. W sumie jedno i drugie, prawdopodobnie. Dobra. Pająk. Nie, to ciemno-niebieskie są takie, jasno-niebieskie są inne. Ja przecież czyste, nie wiem, czy coś powodują, czy nie. Ja w ogóle nie. Jeśli chodzi o elity, to nie za bardzo się znam na ich działaniu, wiem tylko, że czerwone mają więcej ataków chyba i tyle. Są te czerwone, różowe, szkarłatne, karmazynowe. Nie umiem w kolory. Takie przeźroczysto świecące, nie mam pojęcia. Ciemno-niebieskie wydają się być po prostu... No, tworzyć są jakby muchę. Pomarańczowe może są szybsze, fioletowe widzę, że po prostu mają osłonkę przeciwko pierwszemu uderzeniu. Chociaż mogę nadal się mylić. Błędnie opisywać, jak działają te elity. Czego się, że sama gra nigdy nic nie tłumaczy, jeśli chodzi o to, jak działają przeciwnicy. Więc wszystkiego trzeba się domyślić samemu. Nie żeby to było coś złego, bo... Jakby to najłatwiej określić za moich czasów. Powiem, że tak trochę po staruchowemu, ale no. To gry nie tłumaczyły niczego. Z takich rzeczy. Jakoś sobie radziliśmy, myśląc samemu. Teraz jest o tyle fajniej, łatwiej, czy jakkolwiek to określić. To po prostu... No, niektóre gry to tłumaczą i z tego co widzę, tam do góry nie będziemy mogli pojechać. A szkoda. Ale dobra. Więc no, ja jestem już przyzwyczajony do tego, że zazwyczaj jeśli chodzi o gry, to muszę sam sobie ogarniać niektóre rzeczy, mechaniki i tak dalej. Idealnym przykładem tego, to może niektórych z was naprawdę zdziwić. Będzie jedna dosyć stara gra, z perspektywy lat. Może uznacie, może nie. Chociaż było nie dosyć głośno i wiem, że ma sporą rzeszę fanów. W szczególności, że niedawno wyszła trzecia część. Przecież niedawno. Nie pamiętam, czy... Dobra, przecież już dawno, już kilka lat ma. Nie pamiętam, czy to było 18 czy 19, a dla mnie to nadal jest niedawno. Teraz jest przeszłością, wiem o tym. Co mamy 24, więc to już dawno. Można wynieść 19, może to nawet był 20. Tak czy inaczej, no.
wiem, że wyszła trzecia część, mówię tu o Spellforce. Przykładowo nigdzie, dosłownie nigdzie, nie dowiecie się tego, że przykładowo na planszach kampanii, dopóki nie aktywujecie monumentu pierwszego, i tak to na planszach Gry Swobodnej, jeśli są monumenty oczywiście, czyli nie aktywujecie sobie opcji stawiania robotników, budowania swoich obozów, szkolenia armii, wiele jakby spawnerów wrogów też się nie uaktywni. Gra tego nie mówiła, trzeba było samemu odkryć. Zajęło mi to długo. Ale no, w końcu odkryłem taką ciekawostkę. A nie, tak jest wejście tam wyżej. Właśnie, w sumie weźmy to jeszcze, zanim pójdziemy dalej. Czemu by nie? No, inne rzeczy. Na przykład... pamiętam, żeby po prostu... Gothic. Czy to jedynka, czy dwójka, kiedykolwiek tłumaczył, jak obrażenia działają. Może gdzieś w jakiejś instrukcji, czy coś, dało się to znaleźć. Problem w taki, że do... powiedzmy moich wersji płytowych instrukcji nie było dorzuconej. A jako dzieciuch w plikach gry, no nie chciałem się, powiedzmy, grzebać, żeby znaleźć instrukcji, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. Więc no. Tam musiałem dojść do ogarnięcia tego, jak to działa. O, 50 damage'a jednym atakiem. Achievement taki. Okej. Okay. Fajnie, że udało się go zaliczyć. Nawet nie wiem, jakim cudem. A nie, dobra. Jestem w stanie trochę pojąć. Może, że po prostu mieliśmy dużo tych jakby cukierków na sobie, które mamy jako swój specjalny efekt. Do tego trafił się krytyk. Które teraz u nas, podkreślam, biją potrójnie. To może jakimś cudem... Chociaż nie, to nadal nie powinno być 50. A może powinno? Nie wiem, ja nie umiem. Ja jestem za głupi podczas nagrywania. Naprawdę, jestem za głupi podczas nagrywania, więc... Ja nie umiem, matematykę nie umiem, więc... Dodatkowy wróg i więcej HP-ków. Okej. Okay. Dodatkowy wróg problemem nie jest. Coś tam widzę. O! Prząca propozycja. Nawet pomijam barykadę, o której trochę myślałem, idziemy po to. To pozwoli takie wysokie liczniki combo zgarniać, że to jest... będzie świetnie. Po prostu będzie świetnie. Może dzięki temu będę w stanie nabić takie combo, żeby... wszystkie, powiedzmy, pozostałe brakujące mi achievementy do combo właśnie zaliczyć. To nadal będę musiał mieć wtedy wysoką szansę na kryta, żeby to się udało. Bo nawet mamy za niską 35, no... Jak nauczyły mnie różne gry, jeśli nie ma się około 90%, to ma się 0%. Całe szczęście mam te swoje tutaj. Wszystkie bomby. Bez nich już dawno bym został trafiony, chociaż kilka razy, więc... Definitywnie. Jeśli ktoś będzie grał sobie łucznikiem, moim zdaniem wzięcie tych pułapek czy bomb jest lepsze niż wzięcie tego szybkiego strzału. Oczywiście każdy ma swoje preferencje i nie będę tego negował, ale no, dla mnie zdecydowanie lepsze. Więc jeśli ktokolwiek będzie chciał słuchać takiego łopa jak ja, w kwestii tego, co lepiej wybrać jako swojego startowego skilla, to tak. Jeszcze definitywnie bomby. Po prostu, nieważne jak wielki chaos będzie, przynajmniej do poziomu drugiego, nie musicie się przejmować tym, że coś się przedrze, jeśli będziecie spamić tym bombami wystarczająco dobrze. O! A czy będę za to, że użyłem 10 zdolności? Jako ten, jako łucznik w jedną noc. Więc nie wiem, czy chodzi 10 razy jedną zdolność, czy ogólnie 10. Pewnie nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, idziemy tu. Tak. I mamy to. Co tutaj jest? Fajne. To teraz pójdziemy w dół, bo widzę tutaj kryty. Tutaj też widzę kryty. Inne rzeczy. Tak. Jeśli będziemy mieć wystarczająco dużo krytów, to jest szansa, że będziemy naprawdę mogli fajną sieczkę tu zrobić i zdobyć bardzo wysokie combo. Na ostateczny achievement nie wiem, czy wystarczy, ale może chociaż na kolejny, że tak to nazwę.
No i prościej mówiąc, mam dwa jakby tiery jeszcze combo, które muszę osiągnąć. O, i mamy to, o czym mówiłem. Nie zauważyłem nawet, kiedy one się pojawiły. Ale tak, to jest właśnie to, o czym mówiłem. To tak jakby... duże osy. To są właśnie ci przeciwnicy, o których opowiadałem, że oni spełnią te mini muchy, więc wydawało mi się, że to są jakieś mini osy. No. I zaczyna się robić niebezpiecznie. Nawet bardzo. I dostaliśmy obrażenia, niestety. Oj, nie mówcie mi, że to będzie porażka. Moim zdaniem było tak świetnie, że to szkoda być zrobić z tego porażkę. Jeszcze za dużo grzybów. Za mało się skupiam na tym wszystkim i za dużo grzybów się pojawiło. No cóż. Smutny tato. Ale nadal zdobywam poziom. Forbidden Harvest. Okej, jakieś bounty albo... shinies. Loot that drops more often. Wezmę to. Dlaczego nie? Jeden level. No unlocks this run. Szkoda. I tak. Skoro to wyszło tak, a nie inaczej, zobaczmy tylko, czy coś się nie pojawiło nowego, ciekawego. Chociaż raczej nie, bo to dopiero na ósemce. I właśnie zobaczymy z tym shinies. Że wiadomo, że to z tymi krytykami fajnymi to było no, na tamtym. Ale tak, weźmy to shinies. I jeszcze jeden przebieg. Jak pójdzie, tak pójdzie. Znowu będzie fajnie, spokojnie. Spróbuję rozstawić te bomby najszybciej jak mogę. Spróbuję, żeby nie zginęły. Ja widzę, że się nie da. A było tak fajnie, czemu jak zwykle musiałem zlamić? Że nie mam pojęcia, czemu jestem takim lamem. Czemu tak lamię. Ale tak jest, jak się rozproszę, albo zbyt podekscytuję tym, że mi wychodzi. Zapominam o najprostszych elementach danej gry i... no. Nie muszę kończyć, bo sami widzicie, jak to jest. Dobra. Dzięki, to mam najpierw się uruchomiły i czy widzę tutaj coś? Na razie nic, więc tu. Krytyki oczywiście, bo lubię krytyki. I nadal nic się jeszcze nie pokazało. Dobra. Tym razem jednak... nie wiem, czy będę szedł aż tak mocno w krytyki. Tylko i wyłącznie. Możliwe, że zdecyduję się po prostu jeszcze pójść w jakieś inne cechy. Na przykład attack speed. Szczerze, dużo attack speed tutaj też trochę pomaga. Nawet bardzo pomaga, bym powiedział, bardziej niż trochę. Ale tak, nie muszę chyba takich oczywistych rzeczy mówić. Przedowodniłem co na pierwszym sukcesie jako łucznik. Był... nie, wy jeszcze sukcesy jako łucznik nie widzieliście, to sobie uświadomiłem. Wszystkie sukcesy jako łucznik to sam odniosłem. Wow. A to ciekawe. Ale jak to wcześniej sobie tego nie uświadomiłem, że łucznikiem jeszcze nie udało mi się wygrać. Tu przy was. O, pokazało coś i... ej, gracycy, ty mnie za dobrze rozumiesz. Ty za bardzo wiesz, co ja chcę. Okej, idziemy po to. To jak co, ale po tamtą rzecz musimy pójść. Przy czym pójdę tak. Może później jeszcze po takie rzeczy. Ale definitywnie. Musimy. Szybkie rozstawienie pułapek to było coś, co zdecydowanie ułatwiało życie. No i też może warto będzie podinwestować w inne umiejętności, które mogą nam też pomóc. Jakoś bardziej, bo te steampaki były fajne, ale... no nie pomyślałem o tym, żeby je zachować na moment, kiedy będę tracił uczucie, tylko byłem takie: nie stracę, użyję od razu. Dla damage'a. A potem się okazało, jak się okazało, więc... ja. Chyba trzeba być ostrożniejszym, delikatnie mówiąc. Tak czy inaczej. Tym razem będzie lepiej, zobaczycie. Będę bardziej inwestował w zbieranie expów. Może wezmę właśnie jakieś dodatkowe zdolności tylko po to, żeby mieć większą szansę na jakieś super aktywacje, które będą ratować dupsko. Może się uda.
A może nie. Dlatego może spróbujemy coś zagadnąć w większym speedzie. Delikatnie mówiąc, co to jest? Świetna rzecz. W sumie czemu nie? Prędkość 1.2? Nie, na 1.5. Na razie możemy chyba. Nie, dobra, dajmy dwójkę. Na razie nie uważam, żeby było trudno, więc... Dobra, jest za trudno na dwójce. Myślę, że sobie poradzę, ale nie. Robiło to więcej kłopotów niż pożytku. A, już dostaję obrażenia. Mogłem tego nie robić. Byłoby lepiej. Mam nauczkę, nie będzie achievementa. Ale może będzie przynajmniej sukces w samym... A, ten... W samej grze. Teraz tak, biorę to. I widzę trzy, tam chyba są dwa. Jak to pójdziemy tędy? Zgarnąć jak najszybciej i pokazała się barykada. Nie wiem, jak do niej dojść jeszcze, ale nie, dobra, tutaj chyba będzie przejście. Wezmę, chociaż nie wiem, czy ona jest najlepsza. Ale tak, wezmę. Bo czemu nie? Zawsze będę mógł dodatkowo jakoś tam coś rozstawiać. Dobra. O, już kończynka fajna wypadła. Więc większy crit chance. Crit chance, crit rate, szans na krytyka, no jak to tak zwał. Właśnie, a propos krytyków, to też mogę taką ciekawą opowiastkę dodać tutaj, jeśli chodzi o moje doświadczenia z grą Gothic 2. Właśnie z czymś takim jak krytyki. Zawsze myślałem, że tak zwane właśnie procenty władania bronią, szans na krytyka. Okej, tam ulepszają wam sposób machania, ale nadal, szanse na krytyka. Nie, szanse na to, że zadacie obrażenia prawidłowe. Au. Au. Tylko właśnie, że to jest krytyk. Dopiero po wielu latach dowiedziałem się, że w sumie to nie tak działa. Że po prostu te procenty to szanse na to, że trafimy pełnymi damage'ami broni właśnie. Byłem taki trochę, delikatnie mówiąc, mocno zaskoczony, jak się dowiedziałem. No ale okej. Okay. Tego czasu wiem, że zdobycie 100% jest ważniejsze niż tylko akcja, mi 100% krytyka. Nie, gościu, nie chcesz 100% krytyka. Chcesz 100% szans na to, że twój atak zada normalne obrażenia, a nie standardowy 5 i tyle. Ale to też swoją drogą było czymś, co było dosyć ciekawe w Gothic 2, że właśnie mamy tą gwarancję zdania obrażeń w wysokości 5. Dla gracza było to super, jednocześnie najgorszym rzeczą, która może być. Z tego samego powodu. Super, bo no zawsze przynajmniej wasza tak coś zrobi. Co nie było takim gwarantem, no, w jedynce. A najgorsze, co może być, bo w jedynce taki ścierwojad po jakimś czasie nie był w stanie was ruszyć przez dobrą zbroję. I co za to, no zawsze wam zada tą piątkę. Więc tak. Najprościej mówiąc, w Gothic 2 zawsze można powiedzieć, że macie... Po prostu wasze życie to jest wasze życie podzielić na 5 przeciwko słabym wrogom. Wtedy wiecie już, ile ciosów możecie przyjąć. Z drugiej strony, nawet jak jesteście łopem, tak jak ja na początku, to możecie szarżować na jakiegoś czarnego trolla czy coś. I nie macie żadnych po prostu problemów. Dobra, bierzemy barkadę, tak jak mówiłem. Tu widzę dwa krytyki. Spark Quiver. Muszę być obok niego. Spark Quiver jest za dobry, żeby go nie brać. Potem idziemy do góry, tu jest Hail of Arrows i Safety Mash. Wezmę go, czemu nie? Teraz tak. Barykada. Bomba. I okej. Okay. Bomba. Tak, czyli też bomba. I teraz pytanie, gdzie barykady dostawić. No to wiecie co, drugie użycie barykady zachowam sobie na później, bo... Teoretycznie jest bardzo śmieszny achievement z nią, myślimy. Tego chciałbym spróbować. Wiem, że na tej nocy, ale ogólnie chciałbym po prostu spróbować, więc... Dlatego sobie zachowam na razie, licząc na to, że może trafimy na niebieskiego wroga.
wystarczająco szybko, w wystarczającym odosobnieniu. Barkada bije jeden, jak widzieliście. Zabójcze jeden. No i tak. Niepotrzebnie strzelałem. No tym razem się nie udało, ale chciałem spróbować niebieskiego wroga uderzyć. Tak, żeby on rozpadł się tą swoją, powiedzmy, mini muchę. Czyli do tędy trzeba iść. Dobra. I myślałem o tym, żeby właśnie potem tą mini muchę spróbować barykadą ubić. Tak czy inaczej, no. Pomysł ciekawy. Zobaczymy, czy się uda. No dobra, wybacz to cięcie, ale dostanę dosyć ważną wiadomość, na którą musiałem odpisać. I tak, lecimy znowu. Licząc na to, że trafimy na jakiegoś fajnego niebieskiego wroga dosyć szybko, żeby barykadą móc. Ewentualnie mogę spodnieć toperza, bo nie wiem, ile nietoperzy mają chłopaków. Slime. Czemu nie? Nie, udaje się. Zapominam, że to musi być w takiej sytuacji. Uwaga! Okej. Okej, ubiliśmy kogoś barykadą. Nawet nie wiem gdzie, jak i kiedy. Ale się udało. I okej, barykada działa trochę inaczej niż myślałem. Ona się stawia i ona przez jakiś czas tam sterczy po prostu i blokuje wszystko. A nie, że ona jeden cios blokuje. Raz odbija wroga, okej. Ona jest jeszcze lepsza niż myślałem. Teraz wiem, że trzeba będzie ją oszczędzać, ale udało się achievementa, więc jest świetnie. No, jest dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. Teraz tak, mieliśmy iść do safety Masha. Czy chcę go brać już teraz, czy może najpierw chcę coś innego? Nie, pójdźmy, bo tu mamy nową zdolność. I nie dotrę do niego, więc weźmy sobie expy. Czemu te? Jeśli kogoś zastanawia? Bo tu mam dwa piękne damage upy. W następnej rundzie bierzemy safety Masha. I jakieś inne rzeczy. No, ale mam też to teraz Hail of Arrows, więc no, trzy zdolności. Może będzie łatwiej. I używamy pięknej zdolności, no i przez jakiś czas wystrzeliwujemy na wszystkie linie naraz. Jak ja uwielbiam takie rzeczy. Jak ja to uwielbiam. I ogólnie mogę powiedzieć, że uwielbiam różne takiego typu fajne umiejki. Nadal, preferuję bycie magiem niż włócznikiem zazwyczaj. Z takim żartuję. Jedyna gra, w której mogę powiedzieć, że aktywnie zdarzało mi się korzystać z broni dystansowych pokryw kusza. Tak po prostu z własnej nieprzymuszonej woli, że tak to określę, bo tak. Poza tak ostatnio Divinity Original Sin 1 i 2 oraz Baldursami trójką. Nie wiem, czy jest jakaś broń, znaczy jakaś gra taka, w której własnej woli używam ucznictwa bardziej niż magii. Albo kusznictwa. No może Skyrim, ale... O Skyrim się nie mówi, bo tam ucznik... Ten, jak to się nazywa? Łucznik z ukrycia to jest co? Jedna z najbardziej zepsutych rzeczy, jakie istnieją. Sta. O tym się nie gada. Tak, te dwa damage upy. Powiedziałem, że szybsze ekspienie, to na razie weźmiemy. I skoro już jesteśmy przy tym wszystkim, to teraz Spark Quivera warto wziąć. Może to Charm, coś tam. No i szukać jakichś innych fajnych rzeczy. Dobra, ale co, to będę więcej peplał. Po prostu lećmy do boju. I jak na razie mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że tak, no. Jakie różnicy nie odczułem pomiędzy jednym a drugim wyborem tych takich specjalizacji pseudo. Z taką różnicą, że tutaj wydaje mi się, że częściej spotykamy to właśnie jakieś no cukierki, jakbym to nazwał, które dają szans nakryta niż tam, co jest zaskakujące, bo tam to teoretycznie było odkrytów. Może tak drzewko po prostu się wygenerowało. Nie mnie oceniać. Ale no. Wydaje się to uszaj nic lepsze na razie niż tamte krytyki. No poza tym, że tam było to na krytyki potrójne, obrażeniowo. I ten. Na to, że krytyki liczą się lepiej do combo. Więc tam to też było fajne. Ale no. Generalnie chyba lepszym wyborem dla mnie na razie jest to uszajnic właśnie. Ale oczywiście, żeby nie było,
na różnych podejściach będziemy używać różnych rzeczy, nie tylko te, które najbardziej mi się podobają. Żeby, no i szybsze pojawienie się wrogów. Teraz, gdzie dalej, jak dalej? Rozrzucić to i... Weźmiemy, bo czemu nie? I teraz, jak jeszcze mam ten ostatni punkt, to wezmę tego Sparkweavera, bo czemu nie? To też nam ujawnia trochę tutaj. I za smutkiem stwierdzam, że nic nadal nie widzę. Oj, przydałoby się to oświecenie, które można zdobyć jako maga. To jest takie świetne pod względem tego, jak pięknie pokazuje nam... No, co gdzie się znajduje. Chyba. Swoją drogą, tym razem jak będzie dużo grzybów, na jakieś, nie możemy tam postawić barykady, mamy przez chwilę spokój. Więc nie będzie aż tak źle, moim zdaniem. Praktyka oczywiście pokaże, ale w teorii tak. Powinno być trochę bezpieczniej. Okej, na wszystkich liniach są wrogi, to mogę użyć tego. No i tak, robimy pił sobie nadal. I fajnie, możemy się cieszyć z tego, że ta... Chociaż momenta za nie zostanie trafioną ani razu nie ma. Będę się go chyba sobie zrobić na tym, na... Na trudności zero. Albo na odcinku, albo tak prywatnie. Żeby tylko go mieć. To jest świetne po prostu podejście i tak. Teraz, jak mnie ostatnio tam pogryźli, tak... No widzicie, no... Znowu nie mogą do mnie dojść. Oczywiście w każdej chwili możesz to zmienić i ja temu nie zaprzeczam. Ale tak, no. Tak czy inaczej fajnie, że udało się znowu wybronić dosyć sensownie. Więc no. Sukces! I dobra. Weźmy to, bo czemu nie? Expy. Ja wiem, że wydam na to już większość, czyli też expy. Czemu nie? Więcej expy, ale co, nie ma sensu brać. Czy coś się ujawni? Nie. Więc teraz weźmiemy to, żeby to po prostu mieć, bo czemu nie? Zawsze jak się pojawi dodatkowe użycie jakiegoś czegokolwiek, to będę zadowolony. Zarówno bomby, jak i bariery i te strzały we wszystkie kierunki, no... Wszystko jest tutaj super przydatne, nieważne kiedy się trafi. Steampaki w sumie też były świetne, ale ich bardzo długie odnowienie trochę powoduje, że dla mnie to jest bardziej na zasadzie aktywuj, kiedy tylko się da, żeby dostawać boosty do ataków. Wiem, że prawdopodobnie to mnie ostatnio zgubiło, właśnie. No ale ciężko mi polegać na zdolności, która ma takie duże odnowienie. Dobra, postawmy bariery, po czym by nie. Przejdźmy tam, gdzie jest więcej wrogów na razie. No i oczywiście góra-dół, bo tam już nie mamy bomb. Nawet, żeby nas zabezpieczały. Ale będzie dobrze, zaraz będziemy mogli zbierać ładunki odnawiające skille, więc będzie fajnie. No i dobra. Robimy rzeź po prostu. Całkowitą, bezwzględną rzeź na wrogach. I ciekawi mnie, jaka będzie następna postać, bo... no. Na razie wszystkie dwie, które mamy, grają inaczej. Nie będę ukrywał. Łucznikiem polegam na swoich atakach, zdolności są świetne, ale nadal mają rolę bardziej asystującą. Jako mag nasze ataki są po to, żeby zapychać czas, kiedy musimy czekać na odnowienia. Ale nasze umiejętności są wszechpotężne. A czy będę za 500 talentów? Okej. O, jest tutaj coś. No by nie, wezmę. Bo zawsze coś. No i właśnie zastanawiam się, co będzie dalej. Jakie dziadostwa będziemy mogli spotkać w innych, powiedzmy, obszarach postaci. Będzie coś, co mnie zaskoczy jeszcze lepiej niż ten mag, jeśli chodzi o wykonanie, bo mag jest prosty w wykonaniu, nie ukrywam, ale podoba mi się naprawdę jego sposób gry. Zresztą łucznik też jest świetny i też mi się podoba jego sposób gry, nie będę ukrywał. Ale nadal, powiedzmy, że granie magiem jest dla mnie... No fajne, że te orby i to wszystko daje... W moim odczuciu więcej niż jeden sposób przejścia. Sposoby są naprawdę odczuwalnie inne. Tutaj, w przypadku łucznika, widzę, że jest sposób na pułapki, jest sposób na coś innego i tak dalej. Ale nadal, czego byśmy nie robili, nasz atak podstawowy nadal jest głównym elementem, na który powinniśmy zwracać uwagę. Bo jak nasze umiejętności mogą pomagać, tak większość z nich się skaluje naszego ataku podstawowego i same by nic nie zrobiły. Umaga. Umiejętności skalują się od samych siebie. Ule skalują się po swoich rzeczach. Więc
można powiedzieć, że build sam w sobie nie ma jakby sztucznych wymogów, żeby funkcjonować. Każdy jest zamknięty sam w sobie. Oczywiście, zazwyczaj jest tak, że będziemy łączyć ze sobą wiele elementów poszczególnych buildów, o ile da się tak to nazwać. No jedną całość, bo ciężko osiągnąć no ten taki przysłowiowo idealny build bez tego. O, jak to się nazywa? No, słów mi brakuje, kurczę. O, co to? Legendarny talent? Dobra, lecimy tam. I zgubiłem wątek przez to. A, wybaczcie. To wszystko wina tego, że się łatwo rozpraszam. Ale no, bywa. Tak. Strzelamy już wystarczająco szybko w moim odczuciu. Umiejętności mogą nam się odnawiać bardzo szybko też. Nie, już wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, że to wszystko powinno bardzo dobrze działać. I pytanie jeszcze jest przy okazji, czy idziemy do steampaki potem, jak już osiągniemy ten kolejny legendarny talent i epicki talent. Może znajdziemy jakąś inną umiejętność, która będzie ciekawsza. Steampaka. A jeśli nie, to go weźmiemy, czemu by nie? Zawsze bym mógł sobie wzmacniać tym damage. Bo jednak, no, wzmacnianie damage'a fajna rzecz. Większa szansa na to, że będę one-shotował wszystkich wrogów. Pozbywał się zagrożeń, zanim dotrą do linii bomby. A po linii bomby właśnie straciliśmy bomby. Na jednej linii, więc tak. Chwilowo ją zamknę. Barykadą piękną. Tak. Będziemy po prostu walczyć. A właśnie, mam teorię teraz. Będę się sprawdzić. Tak jak myślałem. Te takie jakby duchowe to są duchy prawdziwe, one przenikają przez barykady. Jestem teraz zadowolony, że to sprawdziłem. Więcej elit, więcej wrogów, jasne. Chyba tu mam przejście. Dobrze. Dobrze trafiłem. Najpierw chciałem tą legendarkę, potem tego tutaj. Co my to możemy wziąć? Świetne. Tak, najpierw weźmiemy to, potem weźmiemy to. Jest dobrze. A powiedziałbym, że bardzo dobrze. Tak. I dosyć, że odkryliśmy jakiś super rzadki, legendarny talent. Jeszcze tak, no ataki mam bardzo szybkie. Mamy to coś, co odnawia mi ładunki losowych zdolności, więc no jest fajnie pod tym względem. Mam barykadę, która potrafi zatrzymywać chwilowo po prostu linię ataku z jednej ze stron. Nie, to podejście jest dużo potężniejsze niż poprzednie. Nadal szkoda, że zostałem trafiony kilka razy na nim, ale jak powtarzam, nie jest źle, nawet jeśli tego achievementa nie dostanę, to przynajmniej w końcu zobaczycie, że umiem grać łucznikiem. Ja też pewnie i tak, też powiedzą, że to jest kwestia farta i mojej skill issue, i tak bym to przegrał, gdybym po prostu fartownie nie wylosował drzewka. I dla takich ludzi mam informację, pewnie macie rację, ale mnie to i tak mało interesuje. Czy wygrałem na farcie, czy wygrałem przez swoje potrafienie i strategię, ja jestem zadowolony z tego, że mogę grać, mogę wygrywać, że może mi wychodzić jakkolwiek. Poza tym, dla tych, którzy nie wiedzą, ukończyłem Elden Ringa. Ale do tej pory nie uważam, żeby to, że udało mi się go przejść, było zasługą mojego ogarniania gry. To, że udało mi się pokonać eldeńską bestię, chyba tak się dostał nażywało na końcu. I tak, wybaczcie, jeśli dla kogoś to jest spoiler. Ale tak, to, że udało mi się pokonać, nadal uważam, że było po prostu zasługą tego, że fart. O, mam achievement, że zdobyłem legendarkę. Więc, wow. Na epika niestety nam nie starczy. W ogóle, kto brzmi na epika. Ale tak czy inaczej. No, mamy legendarny talent, dostałem achievementa. Mamy szansę w ogóle wystrzelić 3 strzały. I to też jest takie zastanawiające. Mam tutaj statystykę opisującą ilość wystrzeliwanych pocisków, więc...
to oznacza, że z czasem może być coś, jakiś talent, jakaś umiejętność, jakiś cokolwiek, co pozwoli strzelać kilkoma naraz? Jeśli znacie odpowiedź, nie musicie mi zdradzać, sam chciałbym to odkryć za jakiś czas. Ale skoro jest taka statystyka, to podejrzewam, że może tak być. Bo raczej tutaj nie ma statystyk, które są po to, żeby były tylko. I przy okazji widziałem też, że cukierek się aktywował. Ten za legendarną umiejętność, więc jej. Dobra. Czy jest jakieś coś? Dobra, tutaj zamknijmy, bo czemu nie? Tam stawiam dodatkową bombę. Nawet jeśli ktoś będzie próbował się przedrzeć, to może mu się nie uda. Bomba, tak. Zamykamy. Dobra, góra, dół na razie są spokojne, więc jej. Dobra, dobra. Teraz musimy trochę prawo uspokoić, tym samym lewo zamykamy na chwilę. Strzelnie we wszystkie kierunki, polecam. Bomba, tak. Barykada na dół, bo czemu nie? Bomba, góra, dwóch przeciwników. Odświeżam barykadę na lewo. Kurczę, albo mi się wydaje, albo my odzyskujemy tak dużo tego, że... No tak, barykady w ogóle mi się nie kończyły i to strzelanie na wszystkie strony, żeby przejść świata, więc... Ja bym powiedział, że sukces. Dobra, tak, tak, tak. Czemu nie? Pójdę jeszcze tutaj w tego krytyka. Ty też widzę kolejnego krytyka, to... O, wezmę to też. Ekspy, czemu nie? Ekspy, czemu nie? To by się przydało zgarnąć. Próbujemy. Może się uda. Tak czy inaczej, noc 17. To oznacza, że łącznie z tą zostały nam 3 noce do sukcesa. I na obecny moment uważam, że jest to realne. Po prostu tak mi się przyfarciło z tym, jakie mam umiejętności, że naprawdę uważam, że na tym podejściu, w przeciwieństwie do poprzedniego, nam się uda. Wiem, że mógłbym teraz tym zapeszyć, ale... Cześć, co nawet jeśli zapeszyłem, to przynajmniej się pośmiejecie z mojego skillisiu. Więc i tak win. Dla mnie win, że odcinek był jak najbardziej satysfakcjonujący przez to, że mogliście się pośmieć ze skill issue. Dla was zwycięstwo mogliście się pośmieć ze skill issue. No. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi, więc ta. Co by się nie działo, i tak już jestem zadowolony z wyniku. Dobra. To zamykamy, bo to są te dwie, które plują muchami. Tak najłatwiej to nazwać. No. Możemy się teraz tego pozbywać, zamykając przy okazji lewą stronę? Tak, lewą. Jeśli kogoś zastanawia, czy mówię lewą stronę, powiem tak, lewą, to... Podczas nagrywania, w szczególności... Nie wiem czemu, ale strasznie mylę kierunki. Prawie z lewym. Więc tak, no. Wolę się upewniać, że za to kierunek powiedziałem. Nie wiem, czy to jest jakaś... dysfunkcja, czy to jest jakiś... po prostu problem z mózgiem, czy co. Nie, to naprawdę nie interesuje, wiem tylko, że to się dzieje i... Nauczyłem się z tym żyć, więc no. Tego kwoli jasności, żeby... Żebyście wiedzieli i nie dziwili się tego. U! Jakiś... To jest chyba z tego... Jakieś specjalne cukierki. Nie jest najlepsze, ale i tak to wezmę. Czemu nie? I polazłem strasznie daleko. Z różnymi rzeczami. Tutaj. Dobra, ale celem jest to nadal. Albo... Dobra, wezmę już te steampaki. Patrzę na to, jakie mamy damage'a i w ogóle, to te steampaki mogą naprawdę fajnie się tutaj przyczynić do... jeszcze lepszej walki. A to, że rzadko się odnawiają, nie będzie raczej przeszkadzało za bardzo w czymkolwiek, więc no. Nawet można powiedzieć, że jest to... Nie, nie jest to zaletą, że się wolno odnawiają. Chcę powiedzieć, że w ten sposób nie będą przynajmniej kraść tych strzałów we wszystkie kierunki, bombą i tym podobnym i zasłoną ładunków, ale tak jak długo się odnawiają, więc nie ma nic do tego, czy kradną ładunki, czy nie kradną ładunków. Bestia. Powiedzmy, że po prostu tak czy inaczej moim zdaniem będą przydatne. Okej, prawa strona już trochę wymaga się spod kontroli. Dobrze. Bariera z powrotem. Strzelam we wszystkie wszechstrony, po prostu chciałem powiedzieć wszystkie strony wszechświata, chciałem... A prawie wyszło wszystkie wszechstrony świata. Typowy ja. No, ale dobra.
zaraz nas się skończy. O, zdobędź 500 przedmiotów jako łucznik. Kolejny jakiś achievementik, o którym nawet pojęcia nie miałem. Ale miło, że wpadł. Lubię achievementy. To jest w sumie ciekawa sprawa, że ja jestem akurat wielkim wielbicielem kolekcjonowania achievementów, a jednocześnie nienawidzę, kiedy achievementy są za rzeczy, które są prawie że niewykonalne albo bardzo trudne. Lubię, kiedy są za sprytne rzeczy, o których może nie każdy pomyśli, albo za progresję jakąś taką. Albo za jakieś coś naprawdę fajnego, ale niekiedy to jest coś za... że coś jak na przykład, no nie wiem, przejść całą grę bez otrzymania obrażeń chociaż raz. Przy czym to mówię bardziej w kontekście... roguelike'ów. Nie, to jest źle określenie. Na pewno souls-like'ów, to na pewno. Ale też chodzi roguelike'ów pokroju... Może i The Binding of Isaac. Wiem, że tam są za pierwsze piętra, ale to są nadal pierwsze piętra, nie za całą grę. Chyba. Zresztą nie wiem. Ale tak czy inaczej, po prostu lubię, kiedy achievementy są za coś osiągalnego, a nie za jakieś takie masakryczne rzeczy. Które moim zdaniem są po prostu... nawet nie są przyjemne do tego, żeby je zrobić. I wiem, że zaraz spojrzę, jakieś takie wyzwania no hit czy coś, to są bardzo lubiane przez społeczność, ale... no. Ja po prostu nie jestem fanem takiego... czegoś. Rozumiem, powiedzmy, nagrody w grze za to, czy jakiś skin, czy coś, ale nie, żeby to był achievement. Tacy łowcy achievementów, jak ja na przykład, tego nigdy nie osiągną. Albo kiedy achievementy są za tryby online. Nie jest to aż takie okropne, ale też tego nieszczególnie lubię. W grach online, kiedy jest zagranie online, no oczywiste. Ale przykładowo, gdyby był, i to będzie takie dzikie po prostu skojarzenie, gdyby był tryb coś a la Tetris 99, że gra się w talent jest tak jak teraz, tylko że z wieloma osobami i po prostu, no można tam wysyłać im te utrudnienia raz na jakiś czas, czy tam po prostu, no, po prostu, no kto odpadnie, ten odpadnie i no, rozumiecie o co chodzi. Po prostu, gdyby było ci na przykład zabicie w top 5 graczy w online, nie? To nie byłbym z tego zadowolony. Patrzę na to, że to nadal jest gra głównie no, single player i skupiona na takim sposobie grania jak tutaj, teraz. A co to jest? Jakie? Czemu by nie? Okej, to też czemu by nie i... uuuu... szkoda, że to będzie jedno z 20, bym po to szarżował. A, albo po to. Ale już tego nie zdobędziemy, niestety. Nieważne, jakbym się starał, po prostu za daleko to jest. Więc noc 20. Ostateczna fala. I dobra, mam nadzieję, że muzyka tym razem jest na tyle cicho, że naprawdę tych operatów nie będzie. To po prostu woli przypomnienia. Jeśli kogoś zastanawia znowu, czemu muzyka jest taka cicha. Ale muszę to robić, po prostu muszę. Okej. 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 Nie, jest świetnie. Jest naprawdę świetnie. Wow, odcinek będzie trwał godzinę jak nic. Ale co, jak trzeba, to trzeba. A byłem trochę zdeterminowany do tego, żeby tutaj... to przejść po prostu tym ucznikiem. I kulci dwójkę. Jeśli kogoś zastanawia, czemu nie magiem, to po prostu stwierdziłem, że łucznik będzie lepszy właśnie dlatego, że jeszcze nie ukończyłem. No i poza tym pozostał poprzedni odcinek był jako mag, więc tak, no. Też stwierdziłem, że jak mogę zmieniać postać co odcinek, to będę tak robił. Complete 25 bounties in single night as archer? Nie wiem, co będzie z tym bounties, ale dobra. Cokolwiek to jest... tak, dzięki za to, że to zrobiłem. Tak, kolejny achievement z tajemniczą działalność mi wleciał. I tak, masterful, przepiękne. Obliterator za ubicie łącznie 10 tysięcy wrogów. Jej. Pięknie to po prostu idzie. Combo zaraz będzie 300. No jest, 300 parę nawet już. Więc jej. Ale nadal nie ma wyższego stopnia komba niż było do tej pory. A szkoda. Byłbym bardzo zadowolony, gdybym dostał wyższy stopień niż ten, który mam obecnie.
Poza to może w końcu wyleciał kolejny achievement z serii combo. Ale cóż, nawet jak się nie uda, co? Przynajmniej zaliczyliśmy wyzwanie poziomu drugiego. Więc jej. Victory. I co my tu mamy? Forbidden Harvest. Ostatni, co? I co, więcej rzeczy nie będzie? Master level 3. Jej. I poza Master level 3, czy odblokowaliśmy coś kolejnego? Nie. Trzeba przejść Master level 3, żeby ten ktoś się odblokował, więc... Okej. Okay. Zobaczymy tylko, czy odblokował się drugi slot. Tak! Teraz naszym łucznikiem możemy wygrać na dwóch slotach, więc fajnie. Co my tu mamy? Home talents and rare talents have 5% mystery. Okej, czyli chyba, rozumiem, chyba po prostu niektóre z naszych tych na drzewku będą zakryte. Że nie będziemy wiedzieć, co to jest, dopóki tego nie kupimy. Dobra. W takim wypadku udało się. Zaliczyliśmy to. A co z tym idzie? Następne podejście, znowu czardziejem, tym razem z cyklonem, bo z Kulm Ognia ostatnio graliśmy, na trójce. Z... może grindem up, żeby mieć ulepszenie ataku podstawowego. Może z tym nukleus, żeby jeszcze lepsze orby mieć. Się przekonamy. A póki co, no, to tyle, więc dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście ukontentowani tym odcinkiem, no i do zobaczenia już niebawem, więc no, trzymajcie się i hej, hej!